Tu Urszula Kozakowska-Załucha, jestem kustoszem, pracownikiem Muzeum Narodowego w Krakowie i specjalizuję się w sztuce młodej Polski. Także dzisiaj bohaterem naszego spotkania będzie jeden z piękniejszych obrazów tego czasu, namalowany przez jednego z najważniejszych artystów młodopolskich, a więc przez Jacka Malczewskiego. A bohater naszego obrazu znajduje się w Galerii Sztuki Polskiej w Sukienicach i możecie go zobaczyć za moimi plecami. Jest to obraz, który przykuwa wzrok tutaj w galerii. Jest piękna kobieta, przystojny mężczyzna, tajemnicze wnętrze. Natomiast tak naprawdę jest to obraz, który cały czas jest dla nas troszeczkę zagadką, a na pewno prowokuje nas i zachęca do spojrzenia w głąb, do różnych interpretacji. Bo taki też był Jacek Malczewski. Malczewski dla nas jest dzisiaj malarzem właśnie pełnym zagadek, malarzem, który stworzył na swoich obrazach wręcz czasem takie rebusy, które, żeby zrozumieć, musimy na nie popatrzeć, złożyć kolejne elementy i wtedy czasami otrzymamy to, co chciał nam powiedzieć, czasami wciąż musimy dalej szukać. Był po prostu najważniejszym naszym malarzem symbolistą. Ale zanim do tego doszło, zanim stał się właśnie takim malarzem niedopowiedzianych treści, kształcił się w Krakowie czasów Jana Matejki, a więc czasów, kiedy w malarstwie modny i wręcz wymagany był realizm, a więc malowanie obrazów tak, jak to widziano. Wszystko musiało być elegancko dopracowane, utrzymane w eleganckich kolorach, efektowne. I taki właśnie jest obraz Śmierć Elenai. Ale pojawia się tu jeszcze jedna sprawa. Jacek Malczewski w swoich obrazach sięgał do literatury. Jego ulubionym poetą, pisarzem był Juliusz Słowacki. Wiedzę o nim i znajomość Słowackiego zawdzięczał swojemu ojcu, Juliuszowi Malczewskiemu, który od dziecka czytał mu wiersze wieszcza, tłumaczył je i zachęcał do własnych interpretacji. Także Malczewski od małego starał się ilustrować właśnie kolejne poematy Słowackiego. Urodził się w Radomiu i przyjechał na studia do Krakowa. Tutaj poznał Jana Matejkę i pod jego dyktando malował swoje pierwsze prace. Tu też podjął decyzję, aby odbyć obowiązkową dla artystów podróż do Paryża. Paryż pod koniec XIX wieku, wtedy kiedy odwiedza go Malczewski, był po prostu takim miejscem, w którym każdy artysta musiał być. W Paryżu były wspaniałe galerie sztuki, które należało zwiedzić i spróbować znaleźć jakąś dla siebie inspirację. Tu też były świetne szkoły, do których, jeżeli miało się środki, można było wstąpić. Tak też się stało z Malczewskim, który w Paryżu dokształcał się, ale też, co ważne dla Malczewskiego, ogromnie tęsknił za Krakowem. I tak naprawdę czekał tylko, kiedy nauka się skończy, będzie mógł wrócić w rodzinne strony. Wiemy, że w Paryżu Jacek Malczewski tęsknił za ojczyzną, tęsknił za rodzinnym domem i korespondował między innymi z ojcem. I to właśnie ojciec w jednym z listów podpowiedział synowi, aby w takich właśnie złych momentach sięgnął do ilustrowania Słowackiego i wręcz dokładnie opisał mu, jak mógłby wyglądać obraz, który poświęcony byłby jednemu z poematów Słowackiego, Anhelemu. I to właśnie ojciec zasugerował Malczewskiemu, żeby namalował piękną kobietę, Elenai, siedzącą obok niego, obok niej Anhelego, żeby scenę umieścił w skromnej wiejskiej chacie, namalował kożuchy, żeby to wszystko sprawiało właśnie taką atmosferę, jaka w sybirskiej chacie panowała. I rzeczywiście Malczewski podczas pobytu w Paryżu maluje pierwsze szkice olejne, a także rysunkowe. One są zachowane, stąd wiemy, jak artysta myślał i że wtedy już zaczął myśleć o namalowaniu monumentalnego obrazu. I dopiero po powrocie do Krakowa te szkice przerzuca na monumentalne płótno, malując obraz, który przyniesie mu sławę, który prawdopodobnie będzie pierwszą pracą, którą Malczewski sprzedaje do zbiorów publicznych, ponieważ obraz odniósł taki sukces, tak się podobał, że Krakowskie Muzeum Narodowe ze składek publicznych zakupiło go do swojej kolekcji i to jest właśnie numer jeden, nasz pierwszy obraz Malczewskiego w zbiorach.
No i pytanie, co przedstawia. Malczewski sięga tutaj, jak już Państwu mówiłam, do słowackiego jego poematu Anheli. Pokazuje moment śmierci Elenai, która gdzieś w dalekiej chacie na Syberii w oczekiwaniu na powrót do ojczyzny umiera. Nie doczekała się odzyskania wolności. Towarzyszy jej Anheli, wierny towarzysz, który pod koniec twórczości Malczewskiego znowu zacznie się pojawiać i on będzie miał tą możliwość, że on na obrazach Malczewskiego wróci do ojczyzny. Malczewski podejmował temat kilkukrotnie. Tą najbardziej efektowną wersję widzimy za moimi plecami, ale kilka lat później sięgnął do tego samego tematu, opracowując go już jako doświadczony artysta w zdecydowanie odważniejszy sposób i znowu tworząc obrazy, które się podobały i były sprzedawane. Jacek Malczewski wyszedł z doskonałej szkoły malarskiej, kształcił się w Krakowie, został bardzo szybko jako młody student dostrzeżony przez Jana Matejkę i został do pracowni Jana Matejki zaproszony. To było na pewno niesłychane wyróżnienie, no bo Matejko był wtedy królem wszystkich malarzy i tym najlepszym nauczycielem. Stąd też obraz, który Malczewski namalował w początkach swojej twórczości, jest bardzo bliski stylistyce pracy Matejki, malowany z takim realistycznym zacięciem, niczym doskonała fotografia. Widać i piękno twarzy modelki, pięknie rozlewające się włosy. Mistrzostwo osiągnięte jest na przykład w namalowanym futrze, które spoczywa na łożu, na którym leży Elenai. Dodatkowo Malczewski zwraca uwagę na klimat panujący w swoim obrazie. Używa bardzo konkretnych kolorów. Głównie są to brązy, odcienie beżów z mocnymi akcentami bieli i to rzeczywiście nadaje obrazowi taki nastrój oczekiwania, niedopowiedzenia. Wreszcie maluje obraz, na którym nie czuje się śmierci, bo tak naprawdę przedstawia moment odejścia Elenai. Na tym obrazie ona nie umiera, ona raczej zasypia. I też jakby tym swoim sposobem jej odmalowania Malczewski pozostawia nas w takim momencie oczekiwania, co będzie dalej, jak potoczy się życie bohaterów. Natomiast jest to jeden z wielu obrazów w monumentalnym wręcz dorobku artystycznym Malczewskiego, który w pewnym momencie postanawia pożegnać się z Matejką. Wie, że Matejko jest wielką osobowością narzucającą swoim uczniom swój styl. Malczewski czuje się też wyjątkowy, czuje się dobrym i ważnym artystą, który ma też swoją misję. Dlatego też w pewnym momencie mówi, że on w cudzych homontach nie będzie maszerować i zrywa z Matejką. Odchodzi od stylistyki Matejki, stara się też odejść od takiej tematyki Matejki właśnie oscylującej wokół historii i wokół jakichś triumfów Polski. Wybiera własne tematy, w których poprzez symbole, poprzez przedstawione sceny będzie przypominał o Polsce. Sam zresztą będzie mówił swoim uczniom późniejszym, żeby malowali tak, żeby Polska zmartwychwstała. I tworzy
tak jak też mówiłam, nie zawsze zrozumiałe kompozycje, w których w tle pojawia się Polska, pojawia się postać Polonii, pojawia się postać zwycięskiej Nike, które mają przypominać Polakom o tym, że Polska była i Polska zmartwychwstanie. Też co ważne, przy pracach Malczewskiego to pejzaż, który pojawia się w tle jego kompozycji, które też mają przypominać o pięknie Polski, o tym pięknie straconej, ale też Polski, którą odzyskamy. Malczewski w tym obrazie idzie stylistycznie śladem Matejki. Maluje wszystko tak, jak powinno być. Wszystko rzeczywiście jest takim zacięciem fotograficznym odwzorowane. Ale jeżeli zaczniemy przypatrywać się szczegółom, takim jak rozrzucone włosy Elenai, jak zgaszona świeca, odłożony różaniec, wzrok Angelego, to możemy jakby dołożyć to, co Malczewski chciał nam powiedzieć, bądź to, co chciał zasugerować. Na pierwszy rzut oka Elenai wydaje się śpiąca, tutaj nie ma śmierci, ale na dodatek jej twarz pięknie promienieje, włosy są bardzo tak elegancko rozrzucone, tak jakby rzeczywiście została uchwycona w kadrze jako osoba śpiąca. Natomiast świeczka, która stoi w dolnej części obrazu, zgaszona świeca, może już tutaj sugerować to, że ona została zgaszona nie w momencie zasypiania, ale w momencie śmierci głównej bohaterki. Tak samo wzrok Angelego, który właśnie nie patrzy na nas, jest skierowany, zamknięty w sobie de facto, może też podpowiadać, że on przeżywa jakiś osobisty dramat. I to jest właśnie cały Malczewski, który na pierwszy rzut oka maluje przepiękny portret pięknej kobiety i towarzyszącej go jej mężczyzny. Ale jak zaczniemy składać elementy, tak w jakiejś malarskiej zagadce, okazuje się, że ten obraz ma głębsze znaczenie. Możemy też się zastanawiać, co nam chciał Malczewski powiedzieć. Czy to, że ona usypia, to, że ona odchodzi, ale tak nie do końca, nie dopowiada tych treści. Czy to też nie jest jakaś sugestia w stosunku do ówczesnych Polaków i niesienie im nadziei, że ktoś zasypia, ale ktoś się obudzi, ktoś zmartwychwstanie, powróci do ojczyzny. To są te problemy, które Malczewskiego przez większą część twórczości interesowały i de facto do 1918 roku, a więc do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, będą się w jego malarstwie przewijały. Śmierć Elenai maluje Malczewski, artysta jeszcze osadzony w XIX wieku, ale parę lat później maluje monumentalne przedstawienie malarczyka, młodego chłopca siedzącego w ogrodzie. Stąd wiemy, że to jest malarczyk, bo przed nim leży wiadro z farbami, a obok na ławce widać taki szablon malarski, jaki stosuje się przy malowaniu po prostu pomieszczeń do nadawania konkretnych wzorów. I znowu tu mamy Malczewskiego, który z jednej strony jest oczywisty, bo jest to piękny po prostu portret chłopca w pejzażu, ale z drugiej strony jest tu ten Malczewski stawiający pytania, zadający nam zagadki. Obraz jest wciąż tematem licznych artykułów i prób interpretacji. Taka najprostsza i być może najbardziej słuszna jest taka, że Malczewski chciał tu zadać nam pytanie o
rolę, jaką ma przed sobą każdy malarz, odpowiedzialność, jaką powinien brać za swoje czyny, za swoje prace. I pytanie o to, jak daleko artysta może interpretować i narzucać swoją interpretację widzom. Obraz maluje już Malczewski doceniony, może już częściowo ukształtowany, więc ma prawo zastanawiać się, czy to, co robi, jest słuszne, czy obrał słuszną drogę, czy może powinien właśnie zaprzestać swojej pracy jako zwykły, nie szukający głębszego sensu malarz. Malarczyk jest też obrazem, który otwiera sztukę polską właśnie na tą nowoczesność. To już nie jest XIX-wieczny realizm, tylko to jest patrzenie na piękno przyrody, docenianie jej niuansów, drobnych elementów, nobilitowanie wreszcie przyrody do ważnego, może w tym przypadku jeszcze nie pierwszoplanowego bohatera obrazu, ale na pewno bohatera, który wpływa na interpretację i na nastrój, który pojawia się w pracy. Wreszcie jest to zadawanie pytań, zastanawianie się nad słusznością wyboru i te problemy będą Malczewskiemu towarzyszyły też przez większą część jego twórczości. Nigdy nie będzie pewny tego, czy drogę, którą obrał, poszedł słusznie, czy powinien dokonać innego wyboru. Dopiero pod koniec życia spokornieje i na swoich autoportretach, na których zazwyczaj prezentował się jako dumny artysta, stanie się już takim gasnącym, żegnającym się ze swoją sztuką i swoimi widzami malarzem. Malarczyk jest też obrazem, na którym widać kunszt artystyczny Malczewskiego, jego umiejętności, bo po pierwsze jest przepięknie odmalowany sam bohater ze wszystkimi detalami, z rozwalonymi butami czy tam farbą za paznokciami. Natomiast moją ulubioną częścią obrazu jest pejzaż w tle. I to też jest pejzaż, który potem Malczewski będzie bardzo często malował, bo z jednej strony on się wydaje nam bardzo dobrze znany, widzimy na przykład liście klonu, ale jak zaczniemy się przypatrywać, to okazuje się, że nie do końca to jest drzewo klonu, nie do końca jest to też kasztanowiec, pojawiają się też różne jakieś dziwne istoty. I to właśnie jest ten Malczewski z niesłychaną fantazją. I on potem w późniejszej swojej twórczości bardzo często będzie robił takie zestawienia, że będzie malował realną postać, a w tle fantazyjny, nieistniejący krajobraz. I on jest taki, mimo to, że wiemy, że praca ta powstała w Krakowie, wówczas w okolicach Krakowa, dzisiaj jest to dzielnica Krakowa, więc przy dworku białoprodnickim na Białym Prodniku. Ale Malczewski zrezygnował z tego realizmu miejsca właśnie na rzecz fantazji. I to też stanie się bardzo typowe dla młodej Polski, właśnie to takie rozwijanie skrzydeł, rozwijanie fantazji, tak aby ta przyroda była piękna, ale w podtekście też, żeby przypominała o tym, że jest to polska przyroda, pięknej Polski, Polski, która kiedyś zmartwychwstanie. To jak widzicie, twórczość Malczewskiego jest niesłychanie skomplikowana. Nigdy nie maluje tego, co nam by się wydawało, że jest przedstawione i cały czas prowokuje do kolejnych interpretacji. A jako podsumowanie mogę zacytować to, co sam Malczewski powiedział już pod koniec życia o swojej twórczości w jednym z wywiadów. Mianowicie powiedział dziennikarzowi, aby ten napisał, że Jacuś, czyli Jacek Malczewski, jest zdrów i dalej maluje tak, że nikt go nie rozumie. I to jest cały czas aktualne w stosunku do jego obrazów.